Čia vas dabar tai swag shop, easy retard. Albo retarded, wyjebane. Dobra, co my tu mamy? 800 dni, trochę starszawe to. 4-1, więc styknie. Dwa porty SSH HTTP. Przy okazji taka ciekawostka. Swag shop HTTP. Przedtem ustawiłem w etc host swag shop i musiałem zmienić, jak widzicie, na HTTP. No i tutaj sobie zmieniłem i już wszystko było git. Następnie zrobiłem Content Discovery na porcie 80. No i vhosty. Nie znalazłem żadnej subdomeny, bruteforsując ją taką wordlistą. W tym momencie w tle leci mi nikto, więc teraz wróćmy sobie do tego. Mianowicie teraz odpalamy tą przeglądarkę, odpalamy burpa, no i pauzujemy nagranie. Nie pauzujemy nagrania na szczęście. Odpalamy zoom, burp, cyk, cyk, cyk. Bierzemy teraz to, kopiujemy sobie tutaj. No i proxy nam mówi, że się wyjebało. Dlatego w tym momencie idziemy do proxy. Target, scope, add. Znaczy, taki wypadek samo HTTP, bo czasami może to być różnie. Znaczy, no, może się scope zmienić, ale w easy raczej nie. Teraz try again. I mamy tutaj nasze zajebane skiny, media. Kurwa, JS-y. No i stronę główną. Mamy stronę główną. Zatem, jak strona główna wygląda? Wygląda tak. Tu mamy 5 razy hack the box sticker. Aha, to są prawdziwe produkty z hack the box tego. Ja kojarzę. Dobra, to możemy dodać do koszyka. Mamy account, card, default, welcome message. Co mamy? Kurwa. Magento. Apache. Dobra, w Apache powinniśmy często sprawdzić taki path traversal, jakbyśmy mieli forbiddena, ponieważ może być miskonfiguracja. Ale możemy sobie stworzyć konto, więc stwórzmy Bartek, Bartek, Bartek małpa swagshop.htb, password Bartek, Bartek, sign up for newsletter i teraz register. I tu tworzyłem, widzicie, takie konto. I teraz utworzyłem konto. Jak widzicie. Tak, co dalej? Kart. I dobra, tu mamy sklep. W sklepie możemy kupować rzeczy. Logiczne, prawda? I tam była podpowiedź, jakoś to jest retailer, że tu mamy jakiegoś SQL-a. No i na części jaki SQL się znajduje w miejscach, gdzie się go nie spodziewamy, czyli na przykład raz, dwa, trzy, cztery. Na przykład proceeded checkout. Tu mamy 302. To jest easy, więc tutaj nie powinno być czegoś tak pojebanego jak... Jakiś second sight SQL-a. Second order, przepraszam, second order SQL-a. Mi się pojebało. Ja tu już pośledzę. O, to wygląda jak przyjemny SQL. Zapiszmy sobie tak. Continue. Kolejny. Credit card.
Tak, widzę, jak to napisałem. Nie trzeba na mnie krzyczeć. BCMC Maestro. To jest ciekawe. Kurwa, zrobiłem to bez proxy. Nice. Okej, tu też jest potencjał na SQL-a w tej trójce. Ja pierdolę. Mówię, zrobiłem bez proxy i włączyłem tego proxy w końcu. Tutaj. Tury, 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 tury. Okej. No to teraz po prostu bierzemy sobie tak. No i copy to file. Teraz Swagshop, nie? No i dobra, RTXT, następnie copy to file, TTXT, no i copy to file, YTXT. Teraz musiałem dać pauzę, bo tu było trochę spoilerów było z innych maszyn, które nie chciałbym bana dostać. Zakładam, że to po prostu będzie jakiś prosty automat, dlatego przetestujmy inny. Co jest, kurwa? Możliwe, że... Aha, dobra, jeszcze. I co, ten też będzie taki, no? Dobra, tu coś idzie. No co, poczekamy i zaraz wracam, no? Przy okazji, jak to idzie, możemy sobie zobaczyć małe Magento, prawda? Więc możemy zobaczyć, czy mamy gdzieś tutaj wersję. Zapomniałem o tym. Mówiłem o tym, zapomniałem. Dobra. Tu był Content Discovery. Media, License. TXT. Może tutaj będzie jakaś wersja? Nice. Dokładnie. Pięknie, działasz, kurwa, zajebiście. Już mi SK sama się... Dobra, tu mamy nic ciekawego. Var errors. Install PHP. Co mi pokażesz?
Already installed, okay. Nie ma czegoś jak changelog? Admin dashboard. Skurwy synu. Jest coś takiego? Nadal jest jakaś wersja już tutaj? Oczywiście pewnie nie włą... włączyłem proxy, nice. Przepraszam. Dobra. Takie coś działa? Tak. To dajmy sobie tutaj content discovery jeszcze. No mam wrażenie, że to jeszcze nie pójdzie, bo wiecie, nie miałem tego admina i tak dalej, więc pewnie to będzie coś z adminem. No już trochę tych CTF-ków się przerobiło, to powiedzmy, że tak w miarę intuicyjnie to wygląda, co nie? No, o kurwa. I mówię, intuicyjnie wygląda i zjebałem. Nice. Przy okazji można wejść tutaj. Problemy, problemy, okej. A wpiszmy po prostu Magento. I box ma 800 dni, co nie? Tu mamy eBay. Jakieś kurwa takie. To jest trochę starsze. 1901. Mamy jakieś krecy do podania. No skurwysynu! Nienawidzę cię. I mnie tak wkurza w tym HTTP, że to się tak pierdala. O! Tu mamy tą datę, tak? Dobra. Coś, to już jest git, to już działa. You can change. Okej. Okay. To gdzieś tu i tu chyba podaje krecy, tak? Dobra. Zaraz wymyślimy skąd je weźmiemy. Wget minus. O Jezus. Tak. I to jest Python? Tak. 3.7 do 3.7 .py nano 3.7. I dobra, zaczynamy od tego. Install date. Zmieniamy na... Skurwysynu. Spierdolaj. Zmieniamy na to... Jakiś klucz tu mamy. O, root. O, zajebiście. Admin. Kurwa, fajne. Ty, może to będą jakieś krecy tego admina?
rien bien, non. Sobie jeszcze zapiszemy, że już nie minęło nic. Admin, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Ale to jest. Zobaczmy, czy wejdzie. No. Nie weszło. Dobra. Ty wiecie, mam taki pomysł. Zobaczę. Bartek. No ja nie wiem, jakie tu kresy mogę dać, tak szczerze. Nie mam żadnego pojęcia. Tu mamy jakiś klucz. Ale skąd ja te kresy mogę wziąć? Nice. Kurwa, nie mam pomysłu. Może tu coś będzie? Tu mamy RCE. No i załóżmy, że to działa. Weźmy to z tego, dobra. Tu mamy teraz coś takiego. Remote file, multiple vulnerabilities. Okej. Okay. Można obstawić, że jest to no takie 2-3-1, 2-2-8. Kurwa. Co jest to z... Bo tu mamy jeden coś, co ja? Tu mamy 1,9. 2,15. Śmierdzi to w chuj. Już kurwa, maszyna jest starsza niż ta wersja. Kurwa. Nie wiem, dajmy... Tak kurwa bez gotowej odpowiedzi. O, jakieś SQLi. Na 2-3.
I 2,19. Shopki desk. To się zgadza. Target plus. Admin with creds. Ok. Zobaczmy tego pana. Wygląda, jakby nam dodawał adminę do bazy danych. Tak, dobry link. No to co? Python 3, POC, swag, shop. .htb missing, czyli Python 2. Check, ok. Raz, dwa, trzy. Cyk, raz, dwa, trzy. Kurwa, mieli ten internet i weszło! Dobra, jak to weszło, to teraz bierzemy tutaj. Raz, dwa, trzy. I co to robi? Nie zapomniałem nawet. To jest RCE Python. To target argument. Czyli Python chyba drugi, 3.7 i argument ID. Okej. Okay. Może Python 3 wejdzie. A, zaraz. Python to i swag shop HTTP missing. Czyli to 100% Python 2, ok. No view any content. Nice. No control matching name login password. Jest normalnie login password. Data się zgadza, PHP function system. Kurwa, gdzie ty uderzasz? Ty uderzasz do. Do tego, co podam. Ok, uderzasz do tego, co podam, to ja bym ci podał to. Tak? Też nie. Index admin. Tak? Może ty masz problem z tym? Dajmy ci adres. More than one control match name login username. Ok, teraz username.
Ja pierdolę. Dobra. Możemy założyć, że wersja się nie zgadza. Że coś się odpierdala. Dlatego wejdziemy sobie tutaj na spokojnie. Wpiszemy sobie naszego usera. Raz, dwa, trzy. I poszukamy sobie wersji gdzieś tutaj, prawda? Kurwa, wersja się zgadza. Ja pierdolę. Pierdolę, no zgadza się. To jest kurwa z tego boksa wyjęte, ja pierdolę. Nie wiem, co tu się odpierdala, ale mi to wkurwia. Może będzie jakaś druga droga? Second path. A to jest hack the box. Kurwa, nie chcę whitehapa czytać. Chyba nie. Dobra. Z tego co się dowiedziałem, jak sobie wejdziemy tutaj, tak o, system, configuration, developer i damy allow symlinks, yes? Tak? Przy okazji Swiss key repo
Shells. Mamy Lace Note. Tak przy okazji. No, to jest w ogóle 1.7, to jest całkowicie bait. Dobra, jak sobie wejdziemy tutaj, teraz musimy wejść w... Aha. Nie wiem, gdzie musimy wejść teraz. Czy jestem ślepy, czy ja nie widzę tego takiej kategorii? No i tutaj katalog, manage categories. Coś kurde dużo tego. Dobra, nazwijmy cię dupa. Is active na yes. No i nasze tutaj image taki. Otworzyło nam się takie coś przy okazji. Tutaj pokażę. O, tu się już nie da otworzyć. Nice. Jeszcze nie działa. Kurczę, gdzie ta ikonka jest? Bo ona... Tu jest. Tu się otworzyło. Jeszcze nie działa. Teraz idziemy do newsletter, newsletter template, add new template. I teraz dupa. I tutaj mamy naszego symlinka. I nasz symlink to będzie... To będzie nasza lokalizacja tego, czyli... Tak. Raz, dwa, trzy... Cztery, pięć. Dobra. Czyli zaczynamy od... Jakiś inny ten
Dobra. Ogólnie to powinno wyglądać w ten sposób. No i tutaj 1, 2, 3, 4, 5, czyli 1, 2, 3, 4, 5, że 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurwa, kiedyś idę spać. I powinienem to zapisać. Nadal nic. Gdzie ja się pomyliłem znowu? Ja pierdolę. Chyba, że... Czekajcie. Tu się pomyliłem. Dobra. Co ja tu spierdoliłem teraz? To chyba w PHP będzie napisane, dobra, mamy to. Gdzie ty się uploadowałeś? Katalog, manage product, nie kurwa, manage categories. Tak. Delete image, save. I teraz. Kurwa.
No. Nice. O, możemy flagę do zapytać. Więc... Najpierw tak. No i teraz pauza. Dobra, przy okazji przyszedłem sobie do TMP, także możemy od razu sobie zaciągnąć Linpisa. Linpis. Cyk. O Jezu, przepraszam. 7 dni, więc wakacje zapewne. No i lecimy. Kurwa, ta wersja sudo jest podatna na takie coś ciekawe. Albo nie jest. Nieważne. Wytyfy? Sudo minus L na www.data. What? Co tu się stało? Najebany ten bok stworzył. What the fuck? Limpis też się najebał z tymi kolorkami, widzę. Będzie to chyba, nie? Sudo minus user root. Tego nie trzeba w sumie. Teraz dajemy to. Teraz dajemy, nie wiem, indeks HTML. Teraz dajemy to. Teraz dajemy to. I jesteśmy rootem. Jej! Jakby ktoś się zastanawiał, czemu zrobiłem tą wersję, to o, zwróćcie uwagę, że tutaj musimy coś wykonać, prawda? Czyli jest V, a potem jest komenda. Więc to odpada, ponieważ tutaj nie mamy tego sudo minus L, ponieważ jesteśmy ograniczeni tym. To też nie bardzo, tu nie wygląda, to tym bardziej odpada, bo to, co jest tutaj, jest odpad, jest, nie pasuje. Więc musieliśmy wziąć to i cokolwiek tutaj dalej i dopiero wtedy wykonać tego shella. Wykonać shella, no ja. Więc tyle. Zaraz, ta flaga jakoś dużo waży. Czekajcie.
Okej, tu u góry jest flaga i tu jest po prostu ten, że join the beta hack the book swag shop. Czyli prawdopodobnie ten shop jeszcze nie istniał i to była jakaś reklama. Ciekawe w sumie. Dobra. PS, user root is a password. Okej. No to tyle ode mnie, dzięki za uwagę. Siemano.